I pan z brudką o bardzo szorstkim sposobie bycia. Prawdopodobnie gdyby on pisał po niemiecku, to byłby dużo bardziej znany niż kiedy pisał po polsku. Walczył z całe życie gnębiącą go wadą wymowy. Był uczestnikiem, a słusznie można powiedzieć, i inicjatorem większości najważniejszych sporów literackich i kulturalnych. W jego idei intelektualista istnieje w swoim jakby otoczeniu życia umysłowego z swoich czasów tylko poprzez walkę i spór. Karol Iżykowski, czołowy krytyk Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego, wybitny pisarz. Jego pisarstwo jest szkołą intelektualnej wrażliwości, przenikliwości myślenia i polemicznego stylu. Jego postawa samotnego obrońcy treści i sensu polskiej kultury wzbudza ogromny szacunek i podziw także dzisiaj, po 50 latach, które minęły od jego śmierci. On sądził, że kultura jest takim polem do obsiania, polem organicznej uprawy, że w ogóle jednostka ludzka jest czymś tak konkretnym, tak złożonym, podobnie jak to, co jednostkę ludzką kształtuje. Kształtuje jednostkę ludzką niewielka historia wydarzeń politycznych, ale kultura, tradycja, wzory, jakieś zadania konkretne, które przed tą jednostką stoją. I to Iżykowskiego ciekawiło i to uważał za realne, również historycznie, dziejowo realne. Natomiast tamto wszystko, co głosił Brzozowski, on uważał za rodzaj takiego dopingowania się myślowego. Nazywał to później dwudziestoleciem międzywojennym perspektywizmem, dopingiem, ramiarstwem. Czyli w skrócie ten spór tutaj zarysowuje się jako spór dość dramatyczny i właściwie rzutujący na cały dalej XX wiek, bo przecież o to chodziło cały czas w wyborach, czy pisarze, artyści, intelektualiści mają tylko uprawiać, mają tylko trzymając się własnego warsztatu, rozwijać taką organiczną tkankę kultury, czy też brać udział w życiu politycznym, przeciwstawiać się temu, co uważają za zagrożenie kultury, zagrożenie człowieczeństwa, czy mają po prostu brać udział, aktywny brać udział w historii. Taki spór wielki aktywizmu z intelektualizmem. Jego w ogóle mistrzem, z którym on też zresztą polemizował i którego też w znacznej mierze zwalczał, właściwie to był Brzozowski. W każdym razie jest taki ciąg od Brzozowskiego, prawda, do, a kończący się na Gombrowiczu. W tym szeregu na pewno mieści się Iżykowski, choć na skutek tego, na przykład jestem przekonany, że Gombrowicz nawet nic nie czytał Iżykowskiego w ogóle. Ale to po prostu jakaś taka była aura, no jakiś był ten duch czasu, że coś jest między tymi wszystkimi pisarzami, co ich łączy. To znaczy dążenie do rewizji tych ustalonych, zbanalizowanych wartości i szukanie czegoś nowego. Po śmierci Brzozowskiego Ortwin wydał pamiętnik jego, króciutką książkę, w której Brzozowski rozprawia się z Iżykowskim w sposób niezwykle okrutny. Mimo to przez całe życie Iżykowski Brzozowskiego broni, występuje we wszystkich właściwie możliwych, przy wszystkich możliwych okazjach, żeby go bronić. Brzozowski szalenie wzniosły, patetyczny, myślący jakimiś takimi wielkimi kategoriami historii, prawda, narodu, pracy, filozofii pracy i tak dalej. Wtedy Iżykowski raczej sceptyk, wątpiący, zniżający styl, prawda, bojący się patosu wszelkiego, jakby taki rzeczowy. Czyli on tego typu jakby pisarze, znaczy wokół ich stylu nie kształtuje się żadna legenda. To jest rzecz bardzo charakterystyczna. Tylko że Iżykowski jest bardzo podwójny. To znaczy, jeśli go ktoś chce na niego spojrzeć bardzo prostodusznie, to będzie mówił o Iżykowskim racjonaliście, który się, powiedzmy, borykał tam z irracjonalizmem Brzozowskiego, z irracjonalizmem, ja wiem, Witkacego i tak dalej. A w istocie
Jerzykowski był racjonalistą, tylko który miał głęboko jakby przeżyte całą problematykę nowoczesnego właśnie irracjonalizmu. Jego interesowało to, jak zracjonalizować myśl irracjonalistyczną. To była ta. Ale w jego stylu nie było nic takiego, co by ten cały dramat, prawda, racjonalizm i irracjonalizm jakby wynosiło gdzieś wysoko. To w istocie było na poziomie stylu bardzo, właśnie jak powiem, takiego sceptycznego eseju, no, który nie jest legendotwórczy, mi się wydaje. Jerzykowski urodził się w 1873 roku w Błaszkowej pod Jasłem. Studiował germanistykę na Uniwersytecie Lwowskim. We Lwowie rozpoczął pracę publicysty, wydał nowele, dramaty i swoje najciekawsze dzieło, powieść Pałuba. Pałuba powstawała dosyć długo i w kilku etapach, w których zmieniała się też zapewne jej postać. Pierwsze pomysły pochodzą jeszcze zapewne z początku lat 90. W roku 96 powstają sny Marii Duń, palimpsest, który można określić jako symboliczno-ironiczną opowieść o charakterze paraboli. W roku 99 Jerzykowski napisał pierwszą wersję Pałuby, a w roku 902 i drugą wersję ostateczną. Całość ukazała się w roku 903. I choć nie wywołała może jednogłośnych, powszechnych zachwytów krytyki, to jednak spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem u najwybitniejszych krytyków. Nazywano ją w Polsce po wojnie pierwszą taką antypowieścią, powieścią nieliteracką, nie liczącą się z przyzwyczajeniami czytelników. Ale na czym polegała wywaga tej książki? Właśnie tam Jerzykowski pokazuje z jednej strony potrzebę, taką idealistyczną potrzebę człowieka polegającą na tym, że człowiek nie może żyć bez chęci uporządkowania swojej własnej rzeczywistości, a z drugiej strony pokazywał te demoniczne, dezorganizujące pierwiastki życia, które nazywał pierwiastkami pałubicznymi. To w jego rozumieniu kultury cały czas przetrwało, funkcjonowało. Wyposażył polską literaturę w wiedzę o podświadomości i nadświadomości i równocześnie wyznaczył poprzeczkę samowiedzy pisarskiej i wartości literackiej, poniżej której nie powinna już schodzić prawdziwie autentyczna twórczość XX wieku. W 13 roku wychodzi takie pismo Szachy polskie, chyba o Jerzykowskim jest tam bardzo dużo. Najważniejsze rozgrywki, turnieje, on bierze jakieś nagrody. No w końcu zabiera mu to tyle czasu, że za którymś razem w klubie szachowym wywołuje awanturę po to, żeby go tam więcej nie wpuścili, co zresztą się stało. Muszę powiedzieć, że ja go nawet nie znosiłem, tego Jerzykowskiego, bo on stale, jak tylko, jak przychodzi, jak na przykład czasami patrzył na te moje partie, które ja tam grałem z tymi silniejszymi od siebie szachistami, to twierdzi, że mnie koniecznie trzeba dawać pory, co ja uważam, że mnie uwłacza. Więc właściwie miałem do niego jakiś taki stosunek wrogi. Szachy są jego wielką miłością do końca życia, ale ponieważ na nie nie ma czasu i ten czas pojawia się dopiero w czasie okupacji, to znowu go widzimy w klubie szachistów. To raz. A druga sprawa, niezwykle ciekawa, że jeżeli ma czas i odpoczywa, to przerabia swoje dawne partie, te, które przegrał. On je pamięta. On pamięta swoje błędy. Jest to niezwykle charakterystyczna rzecz dla Jerzykowskiego, który nie boi się, który nie żyje jak gdyby sukcesami, tylko na błędach uczy się tych następnych sukcesów. W 1908 roku Jerzykowski przenosi się do Krakowa, gdzie pracuje jako stenograf i pisuje do Nowej Reformy, Głosu, Prawdy i innych czasopism. Wydaje Czyn i Słowo, polemiczny bilans krytyczny odnoszący się do literatury młodej Polski. Właściwie w jego idei
intelektualista istnieje w swoim jakby otoczeniu życia umysłowego swoich czasów tylko poprzez walkę i spór. Znaczy on nie uznawał jakby innego sposobu istnienia. To gdzieś nazwał, w którymś chyba ze swoich aforyzmów, intelektualistę określił jako wyspę zbrojną. Znaczy wyspę, która jakby strzela na wszystkie strony. Z wszystkim jest jakby gotowa wejść w spór. Z nikim nie zawiera sojuszy. I Żykowski miał ten talent, że on właściwie był przeciw wszystkim. Bo uważał się za nadrzędnego arbitra, że klerk nie może być członkiem żadnej partii, tylko rejestratorem nieśmiertelnego głupstwa, które w każdym środowisku przybiera inną złowrogą i niszczącą postać. On myślał zawsze w zwarciu z oponentem, zawsze w polemice, zawsze w sporze. On nie był wbrew temu obrazowi, który trochę stworzyło dwudziestolecie międzywojenne, typem takiego kościanego dziadka, który się mądrzy, bo posiadł wszystkie prawdy. On właśnie tej prawdy szukał, inspirowały go wielkie postacie polskiej kultury, czy jakieś prądy ważne, zjawiska literackie, z którymi szukał, dla których nie dawał swojej aprobaty, szukał z nimi tego momentu, gdzie mógł przeciwstawiać się. Przeciwstawiając się, właśnie wtedy dobywał tych swoich rezerw intelektualnych, zaczynał wiedzieć, co naprawdę myśli. Zachowało się takie zaświadczenie, że w dniu tym i tym on wyrzeka się wiary chrześcijańskiej i to zostało podpisane przez biskupów i inne władze kościelne. I całe życie jest człowiekiem niewierzącym, mimo że właściwie nie ma powodów do tego, żeby coś wiedzieć na ten temat więcej. Natomiast właśnie w czasie okupacji, i to wiem od córki, przyjmuje na powrót tą wiarę i znowu prosi o zaświadczenie. Znowu ksiądz, który go spowiada i który właściwie jak gdyby go przywraca na łono Kościoła, znowu jest proszony o zaświadczenie. On był szalenie lojalny. On uważał, że jeżeli się jest w danym środowisku, to trzeba spełnić pewne reguły. A kiedy ksiądz Korniłowicz próbował go nawrócić, bo to były właściwe rekolekcje dla niewierzących czy zachwianych, to Żykowski powiedział, proszę księdza, czy my używamy słowo Bóg, czy słowo życie, to jesteśmy w tym samym kłopocie, bo jedno i drugie jest równaniem z wieloma niewiadomymi, którego jeszcze nikt nie rozstrzygnie. To nie był pisarz rewolucjonista. On mógł tak rewoltować myśli, ale to nie był rewolucjonista w sensie ideologicznym czy politycznym, w najmniejszym stopniu. Moim zdaniem on z taką pewną rezygnacją jakby przystawał na urządzenie społeczne, w ramach którego żył. Jego największą namiętnością było to, żeby zgromadzić ludzi, którzy w normalnych warunkach nigdy by się nie spotkali, którzy się śmiertelnie nienawidzą i są wobec siebie usposobieni wrogo. I w ten sposób wytworzył się straszny koktajl towarzyski i dochodziło tam do ciągłych awantur. Przecież cała potężna część jego pisarstwa właściwie nie dotyczy wprost literatury. Ona się zwraca właśnie ku jakimś relacjom międzyludzkim. No, on się zajmował sprawami perfidii, obłudy, prawda, jakiejś gry społecznej, która się toczy w konwersacji. Jego też szalenie intrygowały te rzeczy. Także mi się wydaje, że on, i tutaj on czerpał oczywiście impulsy z literatury, ale te impulsy służyły mu do obserwowania pewnych zjawisk w życiu nie fikcyjnym, prawda, tylko w życiu dookolnym. On zresztą był bardzo bystrym obserwatorem właśnie takich, powiedziałbym, to zresztą widać w jego tekstach, takich mikroklimatów międzyludzkich. Znaczy, te wszystkie jakieś pułapki, w które się wpada, prawda, w dialogowaniu z drugim, konieczność odgrywania czegoś, prawda, konieczność przystosowywania się do czegoś, czego się na przykład nie akceptuje, ale dla celów jakichś no, chwilowego powiedzmy powodzenia trzeba to zaakceptować. I Żykowski bardzo cienko widział jakby tą całą rzeczywistość międzyludzką. Bałby się on tylko człowieka sprowadzonego do pracy, do polityki i do rozrywki. Taki człowiek byłby dla niego człowiekiem niepełnowymiarowym. Ten
jakiś najpełniejszy wymiar w życie ludzkie wnosiła kultura, w życie poszczególnego człowieka i w życie całych społeczeństw. Po wojnie Iżykowski zamieszkał wraz z rodziną w Warszawie, gdzie kierował biurem stenograficzno-sprawozdawczym Sejmu. Kolejno wydaje swoje krytyczne książki Walkę o treść, Lżejszy kaliber, Słoń wśród porcelany, Beniaminek i Dziesiątą muzę. Współpracował z Robotnikiem, Skamandrem, Ponową, Wiadomościami literackimi, Europą, Pionem i Prosto z mostu. Współuczestniczył w tworzeniu Polskiej Akademii Literatury. Otóż indywidualizm Iżykowskiego to nie był indywidualizm, bym powiedział, taki naturalistyczny. To znaczy, że on uważał, że ja to jest coś takiego, prawda, to jest jakby dane i w imieniu czego można występować. Ja to jest coś, czego się trzeba dopracować, to trzeba zrobić, to trzeba jakby przygotować, prawda, to trzeba jakby sporządzić w pewnym sensie, prawda, żeby w ogóle mogło to na scenie społecznej zaistnieć. Prawda. I stąd to jest koncepcja bardzo bliska późniejszej koncepcji indywidualizmu, powiedzmy, Gombrowicza. Iżykowski przez całe życie cenił i próbował promować literaturę oryginalną, odkrywczą, poznawczą i artystycznie. A jego głównymi wrogami był banał oraz ideologiczne zaangażowanie. Bronił więc niepodległości, można powiedzieć, sztuki, niepodległości artysty, niepodległości intelektualisty w nowoczesnym społeczeństwie, często wystawiającym go na niebezpieczeństwo służby jakiejś ideologii, polityce. Jeszcze w czasie wojny, kiedy próbował skodyfikować własny system klerkowski, zapisał w pierwszym punkcie, pół żartem formułowanego kodeksu, kto powie banał, daje fant albo płaci kasy. Iżykowski przejął samo określenie klerka jako, prawda, jako tego jakby myśliciela żyjącego gdzieś na uboczu. Ale w istocie jego koncepcja klerkizmu była diametralnie różna od tej wyjściowej, ponieważ on zakładał nieustanne wtrącanie się w to, co jest w dookolnym życiu, niezależnie od tego, czy to było w świecie polityki, czy w świecie filozofii, czy w ogóle w świecie jak najbardziej literatury, czy w świecie w ogóle myśli. Iżykowski był niezwykle aktywny publicystycznie i polemicznie w okresie dwudziestolecia wojennego. Był uczestnikiem, a słusznie można powiedzieć, inicjatorem większości najważniejszych sporów literackich i kulturalnych tamtego czasu. By wymienić najważniejsze, ze skamandrytami spierał się o bezprogramowość, z młodą, futurystyczną, przede wszystkim literaturą o plagiatowy charakter przełomów literackich w Polsce, z awangardą krakowską o konieczną trudność i zbyteczną niezrozumiałość nowej poezji w szczególności, z Bojem Żeleńskim o trywializację, banalizację i spłycanie kultury wysokiej pod pretekstem upowszechniania wartości kultury wysokiej w kulturze popularnej, o sens i wartość życia ułatwionego, jak to nazywał z przekąsem. Wreszcie ze Słonimskim spierał się o sens ulegania modzie postępowej, jeśli tak można powiedzieć. Zdaje się, z wypowiedzi Iżykowskiego nie zawsze można odczytać jasny sens czy cel jego polemiki, że widział w Słonimskim objaw czegoś, co dzisiaj się nazywa polityczną poprawnością, to znaczy przesadną skłonnością do ulegania wszelkim postępowym hasłom i ideałem, wszystkiemu, co postępowy duch czasu podsuwa. Dostał w 1922 roku taką dotację od Departamentu Kultury i Sztuki, napisał swoją teorię kina, czyli Dziesiątą muzę. I jest w tej książce rzeczywiście kompletnie oryginalny, czego ma świadomość. Pisze zaraz na trzeciej stronie, muszę oświadczyć, że dzieło moje nie ma poprzedników,
że występuje z ideą zupełnie nową i gotowa jest ubiegać się o palmę pierwszeństwa ze wszystkimi innymi próbami zgłębienia problemów kina, gdziekolwiek one powstają, w Los Angeles, w Londynie czy w Paryżu. I tak jest rzeczywiście, to nie jest pierwszy system kina, powstawały wcześniej takie książki, ale Iżykowski pozostał zupełnie oryginalny i właściwie takim jest do dziś. Ciągle właściwie miał nadzieję, że ktoś zaproponuje mu po wydaniu dziesiątej muzy, że on jakoś praktycznie wykorzysta tą wiedzę. To w 1934 roku jeszcze, kiedy z redakcji Światowida ktoś zapytał go, czego brakuje polskiemu filmowi, on powiedział, no mnie. On nigdy nie patrzy, bardzo mało, jednym okiem na ekran, a cały czas patrzy na reakcję widowni i notuje każde westchnienie, każdy szloch. Wszystko, co się tam dzieje, jeżeli ktoś zapłacze, to on natychmiast notuje w tym momencie. I tu nie jest oryginalny, bo w ten sposób pracują wszyscy agenci Hollywoodu. I on mówi, że gdyby Witkacy raz ze mną poszedł do kina, to by się nauczył, że te wzruszenia bebechowe i życiowe, o których on z taką pogardą pisze, są podstawą sukcesu. W pokazywaniu rzeczywistości materialnej kino jest nie do zastąpienia, ponieważ pokazuje tę rzeczywistość bez siatki pojęć ludzkich. Taki aforyzm jest dosłownie, jak mnóstwo zresztą aforyzmów w dziesiątej muzie. Europejczyk używa kina, ale się go wstydzi. Można by co 15 lat powtarzać wobec różnych nowych wynalazków intelektualnych, że używamy, ale się wstydzimy. Więc on mówi, że kino pokazuje rzeczywistość, na którą nie nałożona jest siatka pojęć ludzkich. I żadne inne medium lepiej tego nie zrobi, nie pomoże lepiej zrozumieć rzeczywistości fizycznej, a zatem i opanować ją. Stąd jego ta sławna definicja, że kino to jest widzialność obcowania człowieka z materią. Można obserwować, jak człowiek, w sensie człowiek z jego duchowością, styka się, obcuje właśnie z materią w kinie. I teraz można wrócić, że to z kolei dostarcza kryterium oceny. Dzięki temu można, bywa też Iżykowski krytykiem, ale w tym sensie, że pokazuje, jak pewne filmy są kinowe właśnie, a inne nie. Nie lubił Eisensteina, który wtedy był u szczytu, prawda, w połowie lat 20., bo on mówił, że on nakłada z powrotem siatkę pojęć ludzkich na rzeczywistość, a zatem sprzeniewierza się istocie kina. Nie znosił aktorów, którzy wyrażają przeżycia duchowe, jak w teatrze. Inny jego aforyzm, że najlepszy jest ten aktor, który nie wyraża, ale zdradza przeżycia duchowe, prawda? Jakby mimochodem. Uwielbiał sztukę popularną, komedie, filmy kryminalne, w których właśnie najwięcej jest okazji do oglądania tych zderzeń ducha z fizycznością. Ludzie właśnie typu Iżykowskiego byli bardzo rzadcy w ogóle w naszej literaturze, z taką właśnie niezależnością myśli. Człowiekiem, który dobrze znał Iżykowskiego, to był Kisiel też się oczywiście mieścił i Tyrman by się może zmieścił w tym ciągu tych pisarzy. No, Kisiel moim zdaniem napisał powieść, która by się szalenie Iżykowskiemu spodobała, Sprzysiężenie. Tylko że jak Kisiel mu przyniósł tą książkę do czytania, to Iżykowski go przepędził. Powiedział, że stale mi tu przynoszą jakieś grube maszynopisy, jakieś bzdury. Niech pan to zabiera, nie mam czasu, żeby to czytać. W latach 30. bez wątpienia zaczął jakby już obrastać w takich swoich, no wiem, miłośników. A nawet wyznawców w pewien sposób. No, w młodej krytyce ówczesnej, Kazimierz Wyka, właśnie Ludwik Frydę, Koniński, troszkę starszy jest od tamtych, tu Jan Emil Skiwski, to byli ludzie, którzy prawdziwie czcili Iżykowskiego, prawda? I oni chcieli, i oni jakby komentowali go, wypowiadali się na jego temat tak czy owak. Wyszedł między innymi taki cały numer pionu takiego pisma literackiego w latach 30. poświęconym Iżykowskiemu, właśnie zrobiony przez tych ludzi młodych.
Ale rzecz ciekawa, że jednym słowem, ten stary Jerzykowski jakby już miał wokół siebie pewną taką społeczność admiratorów. Ale wydaje się, że jemu specjalnie na tym nie zależało. Przeciwnie, wydawałoby mu się to podejrzane, gdyby zbyt wielu ludzi go jakby zaczęło uznawać i zgadzać się z nim. On nie lubi, jak się z nim zgadzano. On uważał, że myśl jest ważna o tyle, o ile budzi sprzeciw. Jeśli nie budzi sprzeciwu, to znaczy, że coś w nią jest nie w porządku. To znaczy, że ona nie jest, jakby nie trafiła tam, gdzie trzeba. Także mi się wydaje, że on był z rodziny właśnie tych myślicieli, którzy w pewien sposób odpychali swoich zwolenników. Przyznam, że przez pewien czas mnie to dziwiło, jak słyszałem, że właśnie Kisielewski jest tym uczniem Jerzykowskiego. Mówię z pewną goryczą o braku tych dobrych uczniów Jerzykowskiego, ale może jeśli się ma jednego takiego ucznia jak Kisielewski, to już jest wielki sukces w kulturze i w takiej pedagogice kulturalnej, duchowej. Wtedy, kiedy już Własowcy wykwaterowali całą kamienicę, wyrzucili wszystkich, spędzili ich na podwórku. Jerzykowski nie wyszedł, bo on pisał. Wyrwany róg pokoju, a on siedzi przy biurku i pisze. Któryś z żołnierzy tam wpadł, z bandytów. W każdym razie Jerzykowski zaczął się z nim po prostu bić. Więc tamten machnął ręką i poszedł, ale żeby się zemścić, powiesił Jerzykowskiemu 2 granaty na klamce. Jak otworzy drzwi, to Jerzykowski spokojnie, jak tamten poszedł, wstał. Wyjrzał tą dziurą w ścianie, zdjął te granaty i odłożył. Umierał w ogromnie ciężkich warunkach, początkowo zupełnie przez wszystkich opuszczony. I to nawet może nie dlatego, że nie miał się kto nim zająć, tylko że jeszcze nie było wiadomo, co się z nim dzieje. A równocześnie był wśród młodych ludzi, wśród powstańców, którzy jakby się wydawali ważniejsi niż jakiś stary, leżący człowiek, o którym nikt nic nie wiedział. Przyszedłem do niego do szpitala w Żyrardowie, gdzie zresztą minąłem się w drzwiach z młodziutkim Łapickim, który też się nim tam opiekował. Przyniosłem mu 2 czy 3 poduszki i on był tym tak wstrząśnięty, bo nie miał na czym leć, to było wszystko twarde. Powiedział, no to było największe błogosławieństwo i największy twój czyn w stosunku do mnie. Mówił z całym okrucieństwem o śmierci, bez żadnego lęku. I to był jego ostatni bunt przeciw kondycji człowieczej. Trzeba rozszyfrować ten mechanizm, który nas zżera od wewnątrz, jest współczynnikiem procesu gnilnego w życiu organicznym oraz tego potencjału nienawiści, który dzieli nas na wrogie środowiska, obozy i ludzi śmiertelnie ze sobą zwłaszcza. Bo największą trucizną dla człowieka jest drugi, niedobry, zawistny i pogardzający nim człowiek. Dopóki my tego nie rozstrzygniemy, to ludzkość nie zrobi ani jednego kroku naprzód. W tym momencie pożegnałem Jerzykowskiego na zawsze. Jakby dojmujący, odczuwamy brak takich wyzb zbrojnych, które w społeczeństwach demokratycznych są konieczne, prawda, bo to są te jakby takie punkty orientacyjne, jakby rozświetlające w ogóle życie umysłowe swojego czasu. Dziś właściwie życie umysłowe jest w dużym stopniu jakby stadne, to znaczy
ludzie jakby szybko dogadują się do wspólnoty. Nawet ci, których nazywamy niezależnymi, to dlatego ich nazywamy niezależnymi, że sądzą to samo, co my sądzimy, prawda? To jest główna cecha tych ludzi, których nazywamy niezależnymi. A w istocie wszystkie słuszności, wszystkie jakby uprzedzenia, wszystkie jakby, hierarchie, wszystkie jakby potępienia są w istocie stadne, są tutaj wszyscy to samo w kółko mówią, prawda? Stąd ta jakby pewna taka nostalgiczna tęsknota za takimi postaciami jak Rzykowski, no, który był właśnie taką wyspą zbrojną swoich czasów. Z nikim nie zawierał sojuszy, był całkowicie samozwańczą i taką prawda, nieuzgadnianą z nikim instancją, prawda, opiniodawczą. Tak rozumiał rolę intelektualisty.